tak dużo teraz współcześnie mówimy o przekraczaniu samego siebie, o konieczności przekraczania samego siebie, o tym, żeby wyjść poza strefę własnego komfortu. I czasami może to działać jak bat, no bo jak nie wyjdziesz poza tą strefę własnego komfortu, jak nie zrobisz czegoś, co inni, jak nie zrobisz czegoś, co będzie tak trudne, że uświadomisz sobie, że dopiero wtedy przeszedłeś przez strefę własnego komfortu, jeżeli tego nie zrobisz, to poczujesz się źle. Oj, źle. A przecież chyba nie o to chodzi. Bo tak naprawdę życie w swojej istocie jest już przekroczeniem strefy komfortu. Cud narodzin, cud poczęcia, cud każdej chwili, która nas obejmuje, jest przekroczeniem strefy komfortu, jest wyjściem poza to. Więc może tak naprawdę nie trzeba generować w sobie sztucznych stref komfortu albo sztucznego przekraczania strefy komfortu. Może po prostu trzeba świadomie żyć w każdej chwili. Wiedzieć, dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem. Jaką miałem intencję, co mnie pchało w tą stronę, a nie w inną. Albo mieć świadomość wyboru i możliwość tego wyboru. Jestem w danym momencie, w danym miejscu. Coś dzieje się we mnie, coś dzieje się poza mną, to coś ma wpływ na mnie. Ja działam, ja reaguję i wybieram. To też jest wyjście poza swoją strefę komfortu. Poza mały schemat wyobrażeń, poza schemat projekcji, poza schemat mechanizmów. To nie ma znaczenia, czy pokonujesz Himalaje, czy po prostu codziennie rano wstajesz z łóżka. Wykraczasz poza samego siebie. Jesteśmy w ciągłym wykraczaniu poza samego siebie. I to nie podlega żadnej ocenie. Bo myślimy, no tak, ten pojechał na biegun, to jest gość. No na pewno to jest gość. Ta pojechała do puszczy. Też jest gościuwa. Ale ty też wstajesz rano, bardzo wcześnie, albo może trochę później. Przygotowujesz dzieci do szkoły. Przekierowujesz swoje myśli. Swoje intencje. Każdy z nas tak naprawdę codziennie, w każdym momencie wychodzi poza własną strefę komfortu. Bo takie jest życie. Bo życie to w sobie zawiera.